podobnie na kanale Survival Group. Dzisiejszy film to kolejna kontynuacja naszej miniserii o nawigacji po nocnym niebie, po gwiazdach i po innych obiektach, które się na nim znajdują. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wyłącznie księżycem i omówimy sobie trzy techniki, za pomocą których możemy orientacyjnie wyznaczyć kierunki świata, używając właśnie jego. Będziemy łączyli narożniki rogala księżyca i za ich pomocą wyznaczali orientacyjne południe. Będziemy dedukowali, skąd Księżyc wyszedł i dokąd on jedzie po nieboskłonie, żeby wydedukować orientacyjny wschód i zachód, i za tym idzie, wiadomo, południe i północ. Oraz mówimy technikę gnomona, czyli co zrobić, kiedy Księżyc wcale nie jest w Nowiu, nie ma żadnego rogala, nie możemy wykonać tych technik. I technika gnomona właśnie nam to umożliwia, nieważne w jakiej Księżyc jest w fazie, zawsze możemy za jego pomocą wyznaczyć kierunki świata. Dlatego, żeby nie przedłużać, przechodzimy do rzeczy, i przechodzimy do techniki numer jeden, Czyli do techniki łączenia rogali księżyca, by wyznaczyć orientacyjne południe. Zapraszam do oglądania. Ok, teraz zajmiemy się wyznaczaniem orientacyjnego południa za pomocą księżyca. Księżyc jest dość łatwo znaleźć na niebie. Akurat nie trzeba tutaj się wysilać, żeby go znaleźć, ponieważ wszyscy wiedzą, jak księżyc wygląda. Tylko że tutaj od razu na wstępie powiem tak. Nie próbujcie się nauczyć pozycji księżyca, gdzie on jest w stosunku do. Południa, północy, wschodu, zachodu, bo on jest każdego dnia kiedy indziej. Cykl księżycowy trwa 28 dni, a nie równy miesiąc. Zwłaszcza, że miesiąc jeden ma 31, 31 dni, więc nie uczcie się na pamięć, kiedy księżyc jest gdzie, bo w sytuacji serialowej się pomylicie. Nie pamiętacie tego, zobaczcie, jeden dzień później, księżyc jest zupełnie w innym miejscu. Dwa dni wcześniej, czy tam trzy dni wcześniej, znowu jest zupełnie w innym miejscu. Tak więc nie starajcie się zapamiętać dokładnie w jakich częściach miesiąca gdzie księżyc, w jakim kierunku na niebie się znajduje. No, chyba że rzeczywiście macie komputerową pamięć i jesteście w stanie zapamiętać, jakby kalkulować kiedy dokładnie, w którym dniu miesiąca gdzie jest księżyc, ale to jest raczej nierealistyczne w sytuacji survivalowej, kiedy jesteśmy zmęczeni i zestresowani, bo jesteśmy zgubieni, no bo skoro szukamy południa nie mamy kompasu, nie mamy GPS-a, szukamy południa, żeby się odnaleźć, no to też będzie wchodził element stresu, więc to po prostu jest niewykonalne, moim zdaniem, żeby tego czegoś, czegoś się nauczyć. Okej, okay, to jak już to usunęliśmy z drogi i umówiliśmy, to pokażę Wam realny sposób wyznaczenia orientacyjnego południa za pomocą księżyca. Księżyc przeważnie wygląda jakoś tak, jak widzicie. On w większości czasu w miesiącu w większości czasu jego cyklu nie jest w pełni. On jest tylko, wygląda tak jak w pełni przez mniej więcej 3 max 4 dni. Przeważnie wygląda on jak taki rogal albo w jedną stronę rogal albo w drugą stronę rogal. Czasami jest bardziej wcięty, czasami jest mniej wcięty, czasami jest idealna połowa. I za pomocą tej konfiguracji tych właśnie tych narożników rogala. Nieważne, czy on jest bardziej wcięty, czy mniej wcięty, czy jest z lewej, czy jest z prawej. To jest nieważne. Ważne, że jesteśmy w stanie jakby określić te właśnie końcówki narożników, te końcówki rogala, czyli właśnie bieguny księżyca. I łączymy te dwa bieguny. Oddalę wam maksymalnie, żebyście jeszcze widzieli ten rogal, ale też widzieli południe, co będzie ciężkie, ale postaram się. O właśnie łączymy biegun północny z południowym księżyca, łączymy te dwa, te dwie końcówki rogala i jedziemy nimi w dół linią. Jedziemy, 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 jedziemy. Jak widzicie, linia dotyka w okolicy południa, tak jak w przypadku poprzedniej techniki za pomocą mówię, zbioru oriona, ten, ta linia z miecza dotyka też w okolicy południa. Dokładnie to samo dzieje się, co z orionem, czyli... Czasami ta linia dotyka z jednej strony południa, czasami dotyka z drugiej strony południa, czasami dotknie centralnie południa. Dlatego, tak samo jak przy Orionie, jest to wyznaczanie południa orientacyjne, a nie dokładne. Teraz pokażę Wam krótką symulację. Zobaczcie, księżyc się przemieszcza po niebu skłonie. Tak samo ta linia między końcówkami Rogala, jakby przemieszcza się ten punkt dotknięcia tej linii do horyzontu, również się przemieszcza. W kierunku południa, w tym momencie, teraz już przed schodem Słońca, akurat w, te, akurat w tą datę, w inną datę będzie zupełnie ten księżyc w innym położeniu. Tak jak wspomniałem na początku, nie uczy się tego. Jedziemy znowu linią. Tym razem wskazuje nam prawie centralnie południe. No ale jak na przykład teraz cofniemy czas i pojedziemy do momentu, kiedy księżyc jest nisko nad horyzontem, dopiero wszedł. Jedziemy sobie do tyłu, cały czas sobie śledźcie ten punkt dotknięcia tej linii prostej pomiędzy końcówkami rogala do horyzontu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Księżyc sobie schodzi w dół, schodzi w dół, schodzi w dół, schodzi w dół. Może sobie tutaj zatrzymamy i teraz wam pokażę. Linia sobie idzie tędy i dotyka do horyzontu. Znowu tak jakby w jednej trzeciej drogi od południa do południowego wschodu. I on się tak właśnie zachowuje. Na całej swojej drodze tutaj po niebo skłonie. Jak przejdzie przez ten punkt, w którym wskazuje centralnie południe, no to ta linia znowu się będzie przemieszczać w kierunku zachodu, i ten punkt dotknięcia się będzie też przemieszczał, jakby z dala od południa. I przeważnie skończymy z takim jakby zakresem prawdopodobieństwa, z takim zakresem celności, jeżeli chodzi o wyznaczanie południa. Tu jeszcze, żeby Wam udowodnić, to pojechałem sobie jakby do, do godzin porannych. Już słońce widać, ale księżyc też. I zobaczcie ten tutaj rogal, te dwie końcówki rogala, jak złączymy, to one dotykają horyzontu, tak jak obiecałem, w stronę południowego zachodu. Nie w stronę południowego wschodu, tylko tym razem zachodu. Tak więc mamy tutaj taki jakby zakres prawdopodobieństwa, zakres celności. Czasami księżyc jest taki ładny w połowie, że praktycznie widzimy połowę, Kuli, połowę koła na niebie, wtedy mamy taką, jakby tą linię już dla nas narysowaną, czyli jest jeszcze łatwiej. Jedziemy sobie wzdłuż tej linii i na tej samej zasadzie działa to w identyczny sposób. Dotyka wokół południa też on się, ta, ta, ten punkt dotknięcia się będzie nam przemieszczał, oczywiście, ale po prostu też możemy to zrobić. Czasami jednak księżyc jest jakby w większości jasny niż ciemny i nie mamy żadnego narożnika, żadnego rogala mamy właśnie takie coś, takie jakby jajo. I czasami widać tą ciemną część Księżyca, taką jakby, jak mamy dobry wzrok, to jesteśmy w stanie zobaczyć tą ciemną, czy tą nieoświetloną część Księżyca i wtedy łączymy właśnie jej narożniki, a jeżeli nie widzimy tego, to po prostu niestety, ale musimy zdedukować no, tutaj widzimy kawałek koła. No, to całe koło, no to by było coś takiego. Więc my niestety musimy zdedukować, gdzie są te, jakby właśnie, bieguny, te czubki tego właśnie rogala. I w tym momencie, jak tutaj widzimy, no to no ja dedukuję, że koło jest mniej więcej takie, powinno być. Więc, ten, więc te narożniki tego zacienionego rogala, prawda, bo jak bo nie widzę, no powinny być gdzieś tu, i gdzieś tu, gdzie, gdzie ten taki typowo taki doskonały okrąg zamienia się w taki, jakby, owal. Czyli w tym punkcie. On się zamienia w owal i w tym punkcie on się zamienia w owal. I te dwa punkty łączymy i na tej samej zasadzie jedziemy wzdłuż nich do horyzontu i uderzamy gdzieś w kierunku tutaj zobaczcie, w tym momencie powinienem wylądować gdzieś tutaj, tak jak poprzednio. To jest mniej dokładna metoda, jakby łat, dużo łatwiej się pomylić, ale to jest normalne. To jest cały, cały czas wylądowałem, jak widzicie. Blisko południa, czyli mam to orientacyjne południe nadal wyznaczone, czyli dalej ta metoda działa. Możliwe, że zauważyliście, że w przypadku Księżyca, kiedy prowadzę linię od albo czubków Rogala, albo przez tą linię, która dzieli Księżyc na jakby dwie połowy jedna oświetlona, a nie jedna nieoświetlona, kiedy prowadzę tą linię w kierunku do horyzontu i w końcu trafiam w horyzont, to tym razem nie prowadzę jeszcze. Linii do swoich stóp i potem z powrotem do horyzontu. Dlaczego tego nie robię? Ponieważ, zobaczcie, tutaj jest takie zjawisko. Oś Księżyca nie jest równoległa do osi Ziemi. To nie jest tak, że i Ziemia, i Księżyc stoją stopami na jakby podłodze kosmosu, w dół kosmosu. No tak to niestety nie działa. Oś Ziemi jest w kącie X, a oś Księżyca jest w kącie X plus Y. To Y to jest ileś tam stopni. I zobaczcie, bezpośrednio jest nad południem Księżyc. Więc technicznie powinna ta linia, gdyby były równoległe osi obrotu środka i słońca, powinna wskazywać południe. Ale nie wskazuje. Wskazuje trochę od południa. Nadal, jak uderza do horyzontu, to cały czas jest orientacyjne południe. Tak więc nie jest to nic strasznego. Ale jeżeli byśmy pojechali, pod horyzont i do horyzontu z powrotem, to byśmy wyszli dalej od południa, a nie bliżej. Nie tak jak w przypadku gwiazdozbioru Oriona. I ta linia prowadziłaby tylko dalej i dalej i dalej od horyzontu, gdyby nie pewne zjawisko, że kiedy księżyc się przemieszcza po niebo skłonie, patrzymy się centralnie na niego, to jest ważne. To kiedy przemieści się już tych stopni ileś tam, na przykład te około 5 do 10 stopni, tak jak teraz, to ponieważ oś księżyca jest odchylona od osi ziemi właśnie o mniej więcej tyle, to kiedy Księżyc poleci już wzdłuż tej krzywizny nieboskłonu w kierunku zachodu, to wtedy ta krzywizna nieboskłonu zrówna tą różnicę osi Ziemi i Księżyca i znowu Księżyc będzie wskazywał centralnie do horyzontu, do najbliższego punktu horyzontu, a nie pod kątem trochę dalej od tego punktu. Jak poleci jeszcze bardziej, załóżmy tam 20 parę minut, może pół godziny i znowu będziemy patrzyli się centralnie na niego, to znowu ta linia wraca do takiego, takiej konfiguracji, że jedzie pod kątem takim, jak widzicie, do horyzontu. I teraz, jakbyśmy zrobili tą technikę z Oriona i byśmy wyszli, to byśmy wyszli bliżej południa. Ale nigdy nie miałem pewności, że tak będzie, bo nie wiemy, w którym dokładnie miejscu jest Księżyc. Nie, mam, nie mamy przy sobie programu stelarium. Tak więc, żeby uniknąć sytuacji, że odjedziemy dalej od południa, a nie bliżej, to nie robimy tego, co robimy przy konstelacji Oriona. Tu jeszcze wybrałem taki dzień marcowy, gdzie bardzo ładnie się Księżyc prezentuje z. Orionem, Po to właśnie, żeby wam pokazać to zjawisko, dlaczego przy Orionie zjeżdżam pod horyzont i potem do niego wracam, a przy księżycu nie. Ponieważ kiedy księżyc jest jeszcze za blisko południa, żeby ten jego ruch po nieboskłonie przełamał tą różnicę pomiędzy kątami osi Ziemi i księżyca, to jak pokazałem wam wcześniej, ta linia idzie trochę od południa, a nie do południa. Tak jak wam pokazywałem wcześniej, teraz pojedziemy sobie linią, to wylądujemy jakby dalej od południa. Niż w tym miejscu, którzy pojechali bezpośrednio do horyzontu od Księżyca. A miecz Oriona nachyla się minimalnie właśnie w tym dobrym kierunku, w tym momencie. Czyli jak pojedziemy do horyzontu, to nam wskaże trochę w kierunku południa. Jak więc, jak zjedziemy pod horyzont i wrócimy, to będziemy minimalnie bliżej południa. Dlatego właśnie nie widzieliście mnie, żebym robił ten manewr przy Księżycu, a przy Orionie w odcinku drugim widzieliście, że to robiłem. Teraz wam cofnę te parę dni. Żeby miecz Oriona był w tej samej pozycji, na tej samej osi, co księżyc jest teraz. Parę dni do tyłu, Orion będzie bardzo blisko południa i zobaczcie, nie ma tego zjawiska. Nie ma tak, że jak jest miecz Oriona blisko południa, to wam wskazuje jakby od południa, tak jak księżyc. I nie ma tego ryzyka, że odjedziecie dalej od południa niż bliżej. Jeszcze mała porada. Jeżeli jesteście początkujący i tej techniki nie wykonywaliście zbyt dużo razy, to wykonujcie ją tylko wtedy, kiedy jest księżyc wysoko. Kiedy jest księżyc nisko, to wasze pomiary mogą się po prostu mocno nie zgodzić. Od wyznaczenia kierunków, kiedy księżyc jest bardzo nisko, są inne techniki, do których za chwilę przejdę, ale tą technikę, którą teraz Wam mówiłem, to starajcie się używać wtedy, kiedy księżyc jest wysoko na niebie. Wtedy będziecie mieli największe bezpieczeństwo, że Wasz pomiar będzie realny i rzeczywiście wyznaczycie orientacyjne południe. Aby zrozumieć to, bardziej zalecam eksperymentowanie w programie Stellarium oraz oczywiście wychodzenie w teren i sprawdzanie najlepiej z kompasem, konfrontowanie tej wiedzy, patrząc na księżyc i patrząc na kierunki świata. Jako ciekawostkę, na półkuli południowej tą samą metodą wyznaczamy orientacyjną północ, a nie południe. Tak więc, cóż, przechodzimy dalej. Okej. Okay. Kolejną techniką, jaką możemy się posłużyć przy ocenie kierunku świata za pomocą księżyca, jest to. Ocena fazy księżyca i w którą stronę wskazuje jego oświetlona strona. Tą technikę da się robić przez cały czas, kiedy księżyc jest widoczny, ale najlepiej jest przydatna, kiedy księżyc jest nisko. Kiedy nasza poprzednia technika z łączeniem rogów księżyca może być trochę mniej efektywna i mniej może na niej polegać. Podstawową funkcjonalnością tej techniki jest to, że jeżeli księżyc jest naprawdę bardzo nisko, tak jak Wam teraz pojadę, może nawet godzinę do tyłu, jeszcze parę minut, no to zobaczcie, on wschodzi. Około wschodu. W różnych porach roku wschodzi czasami bliżej południa od wschodu, czasami bliżej północy od wschodu. W to się nie będę zagłębiał, bo to już jest czysta astronomia, tutaj możecie spokojnie sobie sami to wyczaić, że tak powiem, albo poczytać trochę o tym. To jest nieważne, albo będzie gdzieś w okolicy tutaj, albo tutaj, albo tutaj, albo tutaj. W każdym razie będzie gdzieś w okolicy wschodu, kiedy dopiero wschodzi, no bo wschodzi na no wschodzie. To samo się tyczy zachodu. Kiedy będzie już zachodził, już był całą noc i teraz już się chyli ku końcowi, no to wtedy będzie w tym samym mniej więcej ułożeniu na zachodzie, tylko nie na wschodzie. No ale co jeśli księżyc jest kawałek wyżej? Już nie możemy powiedzieć, że pod nim jest wschód, że dopiero wszedł. Jak sobie tym pomóc, żeby wyznaczyć orientacyjny wschód? I zachód, no i przy okazji, oczywiście, orientacyjne południe i północ, kiedy już to mamy. To się robi w sposób następujący. Księżyc swoje fazy zawsze rozpoczyna od prawej strony. Tutaj wyjątkowo się posłużę kierunkami prawo-lewo. W kosmosie tego nie wolno robić, ale tutaj jak wam się po tym posłużę, ponieważ jak jesteśmy na półkuli północnej, to księżyc zawsze krąży po tej swojej drodze po niebie po naszej południowej stronie, a nie północnej. Więc zawsze on tam będzie leciał z lewej do prawej. No bo jak patrzymy na południe, no to z lewej. Jest wschód, a z prawej jest zachód. I to samo się tyczy faz księżyca. On zawsze się będzie robił jasny od prawej. A potem się będzie robił ciemny od prawej. Czyli na początku będzie, w ogóle nie będzie księżyca, ale potem zacznie się on pojawiać od prawej strony, będzie rogalik rus, 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 zrobi się połowa, potem się zrobi jajo coraz większe, 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 potem się zrobi pełnia, a potem od prawej strony będzie znowu zrobił się cień. Od prawej strony będzie malał, 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 zrobi się połówka, potem będzie znowu malał, malał, zrobi się rogalik, i potem znowu zniknie. Tak na półkuli północnej działają fazy księżyca. Na półkuli południowej byłoby to odwrotnie wtedy by to się robiło od lewej strony, a nie od prawej. No to teraz kiedy połączymy kropki i wiemy, że księżyc tam leci od wschodu do zachodu, czyli na półkuli północnej od lewej do prawej, i też jazdy się robi zawsze na początku od prawej, idzie to zawsze do lewej. No to teraz kiedy widzimy, że księżyc jest oświetlony z lewej strony, w lewo skos dół, tak naprawdę, to wiemy, że jego kierunek jazdy, że księżyc jedzie w tym momencie na góra prawo. Jedzie w tamtą stronę księżyc. Czyli skoro wiemy, że jedzie tam, no to skądś musiał przyjechać. Nie, nie pojawił się tutaj znikąd. Musiał przyjechać z przeciwnego kierunku, bo księżyc nie jedzie po niebie w ten sposób, tylko jedzie taką elipsą. Tak więc, skoro jedzie w tamtym kierunku, to przyjechał z tamtego kierunku. I skoro przyjechał ze wschodu, no to tam skąd przyjechał no jest orientacyjny wschód. Czyli bierzemy sobie, tak jakby traktujemy go jak latarkę, która teraz świeci w kierunku X. Tutaj teraz cofam co myszką. I ten kierunek X, on w końcu dotknął do horyzontu i będziecie mieli co? Orientacyjny wschód. Znowu orientacyjne wyznaczenie północy, które zdaje egzamin w takich sytuacjach, na przykład kiedy macie jakiś podłużny element terenowy, do którego który chcecie znaleźć, tak jak Wam pokazałem w symulacji w odcinku drugim. Zobaczcie, jak on teraz sobie pojedzie po niebie, będę teraz nim jechał przez całe niebo. O, jadę, 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 już się zrobił dzień. Cały czas nim jadę. O, już jest przy zachodzie. Trochę nim odjadę do góry, żeby, żebyście widzieli. No i teraz znowu zobaczcie, co się dzieje. Księżyc nam świeci w lewo, i wiemy, że zawsze on się pojawia od prawej strony, i potem się tak przesuwa ten jego oświetlenie w lewo. Czyli znowu wiemy, że on jedzie w tą stronę. Czyli wiemy, że w tej fazie księżyca on jedzie od tej strony, która jest oświetlona. Jakby oświetlona była prawa, to znaczy, że wtedy jedzie do strony oświetlonej, ale jest oświetlona lewa, więc jedzie od lewej strony. Więc skoro jedzie od lewej strony to jedzie gdzieś w tym kierunku. No i zobaczcie, jedzie, jedzie, jedzie ta linia dotyka gdzieś horyzontu w okolicy zachodu. I to jest taka metoda, którą każdy może użyć w tej technice, żeby ocenić mniej więcej, kiedy księżyc jest nisko, w jakim mniej więcej kierunku, skąd on wyjechał albo dokąd on zmierza. Każdy początkujący to może zrobić, ale jeżeli jesteśmy trochę bardziej zaawansowani i już w tym terenie spędziliśmy czasu dużo albo w tym programie, to wtedy znając kierunek, skąd jedzie księżyc i dokąd księżyc jedzie, to możemy sobie na nieboskłonie narysować taką jakby jego trasę. Czyli przez całe niebo wtedy możemy sobie jakby taką linię w głowie narysować, że księżyc jedzie sobie w ten sposób... Tak, mniej takim łukiem, i gdzieś spada w tamtą stronę, gdzieś tutaj. No to skoro to wiemy, to już nie dość, że wiemy, gdzie jest orientacyjny zachód, nie dość, że wiemy, gdzie jest orientacyjny wschód, no to wtedy wiemy mniej więcej, gdzie ten księżyc dojedzie do jakby najwyższego punktu, do swojego zenitu. To wtedy, nawet jak jesteśmy już w tym dobrzy i tę linię w miarę trafnie sobie w głowie narysujemy, jak ten księżyc jedzie po niebie, to gdzieś mniej więcej będziemy wiedzieli, że on najwyżej w swoim położeniu jest gdzieś tutaj, czyli w orientacyjnym południu. Ta technika wymaga już nauczenia się, jak działają fazy Księżyca. Bez tego ani rusz. Bez tego nie damy rady tej techniki wprowadzić w życie, w terenie. Oraz jest tym skuteczniejsza, czym większe mamy obycie z astronomią i z, z tym, jak te ciała niebieskie na niebie się przemieszczają. Im dłużej gapimy się w niebo, leżąc już przy naszym obozowisku i patrząc się na nie, im dłużej to robimy, tym po prostu ta technika będzie wychodziła lepiej i te kierunki będą wyznaczane celniej. Ale nie zawsze Księżyc jest rogalikiem albo taką połówką. Czasami jest w pełni. I co wtedy? Do tego przechodzimy właśnie teraz. Zapraszam. Ok, ale co, jeżeli Księżyc jest w pełni i nie jesteśmy w stanie zobaczyć ani narożników jasnej części, ani ciemnej części? Widzimy cały Księżyc. Wtedy mamy mały problem, ponieważ żeby rozpoznać bieguny Księżyca, to musimy znać układ kraterów na Księżycu. To jest, to trzeba mieć raz, że albo dobry wzrok, albo jakieś urządzenie przybliżające, jakąś lornetkę, albo monokular, żeby to po prostu rozpoznać, bieguny Księżyca i wtedy je połączyć i wtedy tą linią pojechać dokładnie w ten sam sposób, który robiliśmy poprzednio. Ale zakładamy, że w sytuacji serialowej, no, nie jesteśmy ani astronomami, ani nie mamy lornetki, ani monokulara, a też czasami po prostu nie mamy wystarczająco dobrego wzroku, żeby te bieguny rozpoznać. Dlatego tutaj... Posłużymy się techniką taką, jaką się używa w dzień ze słońcem, a mianowicie techniką gnomona. Ponieważ w nosy po księżycu można wykonać ją dokładnie tak samo. Aby to zrobić, musimy znaleźć teren, który jest w miarę płaski i nie za bardzo zarośnięty. Idealny byłby po prostu jakby goła ziemia. No ale w praktyce w cudzysłowie czasami nie możemy tego znaleźć, po prostu mamy zwykłą ściółkę trawy. Czyli tak jak widzicie, musimy znaleźć po prostu kawałek trawy, która nie jest za wysoka. I teraz tak. Kiedy mamy księżyc widoczny w pełni, wbijamy patyk, mniej więcej w wysokości do klatki piersiowej, prosty. Wbijamy go w ziemię pod kątem prostym, jak najbardziej tylko umiemy. I ten patyk rzuci nam cień. I kiedy widzimy już ten cień, to na końcu tego cienia, tam gdzie się cień kończy, wbijamy drugi patyk. Już nie musi być ani super prosty, ani nie musi być w wysokości klatki piersiowej. Po prostu zwykły patyk, żeby tylko zaznaczyć to miejsce, gdzie cień się kończył. Następnie to, co musimy zrobić, to odczekać minimum 15 minut, żeby nasz cień się przemieścił. Im dłużej poczekamy, tym dokładniejszy będzie pomiar, ale to minimum to jest 15 minut. Między 15 a 30 w praktyce, 20 może być, 25, to jest OK, ten, ten odstęp czasowy jest OK. I po tym czasie zobaczymy, że nasz cień się przemieścił, ponieważ księżyc się przemieścił w kierunku zachodu, to też pod innym kątem światło pada na patyk i pod innym kątem pada cień. Tak jak widzimy tutaj, cień się przemieścił. I robimy dokładnie to samo. Bierzemy jakikolwiek patyk i wbijamy go na koniec tego cienia, tak żeby go zaznaczyć tam, gdzie się kończył. No i skończyliśmy z dwoma patykami, które zaznaczały nam: jeden zaznacza nam miejsce, gdzie się kończył cień wcześniej, a jeden patyk nas zaznacza miejsce, gdzie się teraz kończy. I przez te dwa patyki, te krótsze, przeprowadzamy linię prostą. I ta linia prosta to jest właśnie oś, zachód, wschód. I jeszcze, żeby rozpoznać, gdzie jest wschód, i gdzie jest zachód, no to na półkuli północnej. Księżyc zawsze będzie po stronie południowej. Na półkuli południowej księżyc zawsze będzie po stronie północnej, czyli w Polsce tam, gdzie jest księżyc, tam jest południe. Tam, gdzie nie ma księżyca, tam jest północ. Więc skoro wiemy, gdzie jest północ, to wiemy, gdzie jest też zachód i wschód. Dodatkowo jak widzimy, że w tym przypadku cień nam się przemieścił z prawej do lewej, no to księżyc się nam przemieścił z lewej do prawej. Wiadomo, że księżyc zawsze się przemieszcza ze wschodu na zachód. Wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. Tak więc, jak przemieścił się w pewną stronę, to w tą stronę, w którą się przemieścił, jest zachód. Więc tak rozpoznajemy zachód, wschód, i w tym momencie też możemy wydedukować, gdzie jest północ-południe. Takie dwie metody już też, by się ostatecznie upewnić, jakie to są kierunki świata. Tak więc, cóż, oto sposób, jak sobie poradzić, kiedy widzimy Księżyc i jest on w pełni, czyli nie możemy wykonać tych, tych poprzednich technik, które Wam pokazałem, wtedy możemy się uciec właśnie do techniki gnomona, która wymaga czasu, minimum 15 minut, no ale możemy zmitygować to, że nie jesteśmy w stanie właśnie tych, połączyć tych narożników i wydedukować tej osi do południa i wykonać tych technik poprzednich. Tak się właśnie to robi. I tym właśnie sposobem zakończyliśmy merytoryczną część tego filmu. Omówiliśmy sobie trzy sposoby, w jakie można wykorzystać księżyc, aby zorientować się w terenie w nocy. I nie tylko w nocy, ponieważ dwie pierwsze techniki możemy z powodzeniem wykorzystać w dzień. No niestety księżyc nam nie rzuci wystarczającego cienia w dzień, żeby wykonać technikę gnomona, no ale wtedy do dyspozycji mamy słońce, czyli też możemy tą technikę wykonać, aby się w terenie odnaleźć. Tak więc cóż, zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na naszym kanale, a w szczególności poprzednich odcinków tej miniserii o orientacji nocnej. Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage'a na Facebooku, tam od czasu do czasu umieszczamy różne ciekawostki suriwalowe. No i oczywiście zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach suriwalowych. Gdzie będziecie mogli pod okiem instruktora nauczyć się technik pokazywanych na naszych filmach, na naszym kanale. Tymczasem dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film się przyda. Ale nie w sytuacji surrealowej, oczywiście, tylko do zabawy lub rekreacji w terenie. Z wami się żegnam i widzimy się przy okazji kolejnego filmu z kolejną techniką lub zagadnieniem surrealowym. Trzymajcie się, cześć!